Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i dzisiaj opowiem Wam o nowej powieści Anny Brzezińskiej. Anna Brzezińska może być Wam znana z popularnej pozycji, jaką były Córki Wawelu. Ja też tę książkę czytałam i recenzowałam już dla Was na kanale. Bardzo mi się podobała. Była to książka dość specyficzna, rodzaj takiego fabularyzowanego eseju. Nie do końca powieść, nie do końca non-fiction, połączenie fikcyjnych losów Karlicy Dosi oraz takich wywodów dotyczących życia właśnie w czasach Jagiellonów. Bardzo mi się ta książka podobała, natomiast tym razem autorka przychodzi do nas z powieścią, już tym razem typową fikcją literacką, Woda na sicie, a pokryw czarownicy. Główną bohaterką powieści jest właśnie kobieta oskarżona o czary oraz o wiele innych niecnych występków. Kobieta, która żyje w niewielkiej wiosce we Włoszech, w której wydobywa się pewien tajemniczy surowiec. Warto sobie sprawdzić, co to jest za surowiec, ja nie będę Wam tego zdradzać. Ale myślę, że sporo to wyjaśni. W każdym razie jest to taki dość magiczny surowiec, nazywany tutaj smoczą krwią. I książka składa się właściwie z takiego surowego wywodu głównej bohaterki, która przed Trybunałem Inkwizycji stara się wybronić, ale również opowiada historię swojego życia. Na początku smutną historię życia samotnej kobiety w tamtych czasach, różnych problemów, z którymi musiała się mierzyć, ale z czasem zauważamy, że nasza bohaterka zaczyna zmieniać nieco wersję wydarzeń, zaczyna przeczyć sama sobie i zaczynamy się zastanawiać, czy to, przed czym się broni, czy te wersje historii, którym zaprzecza, przypadkiem nie są tymi prawdziwymi. Zaczynamy się zastanawiać, czy naprawdę nie mamy do czynienia z kimś, kto popełnił w swoim życiu wiele okrutnych czynów, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z prawdziwą czarownicą. Muszę przyznać, że dość trudno czytało mi się tę książkę. Ciężko mi się było w tę powieść wciągnąć. Ona jest napisana bardzo takim stylizowanym językiem, bardzo dobrze stylizowanym, ale równocześnie niespecjalnie przez to jest przystępna w czytaniu. Narracja jest tutaj bardzo gęsta i czytelnik musi właściwie wyłuskać tę główną historię z potoku słów bohaterki, a równocześnie właśnie cały czas zastanawiamy się, co jest prawdą, a co nie. Nie była to książka, do której wracałam z niecierpliwością, zwłaszcza na początku. Nie była to książka, której czytanie sprawiało mi jakąś ogromną przyjemność, ale z drugiej strony to rozwiązywanie zagadki i doszukiwanie się takich drobnych wskazówek było bardzo satysfakcjonujące. Na pewno muszę docenić świetny język, którym posługuje się tutaj autorka, dlatego że faktycznie mamy poczucie, że ta historia jest jakimś autentycznym wyznaniem spisanym przez taki trybunał. Miesza się tutaj trochę rzeczywistość z magią, ale ta magia jest taka bardzo ludowa i taka bardziej opierająca się po prostu na niewiedzy ludzi w tamtych czasach i na jakichś takich podaniach i wierzeniach. Nie do końca można stwierdzić, że są tutaj jakieś elementy fantastyczne, chociaż oczywiście wszystko zależy od tego, którą wersję wydarzeń ostatecznie wybierzemy. Właściwie gdy skończyłam czytać tę powieść, miałam takie poczucie, że mimo tego, że dosyć się zmęczyłam, to chciałabym przeczytać ją jeszcze raz, żeby lepiej zrozumieć tę historię, żeby wyłapać więcej takich niuansów i szczegółów, których jest tutaj bardzo dużo. Ostatecznie jest to więc pozycja naprawdę bardzo ciekawa, myślę, że dość oryginalna na tle tego, co w tym momencie się wydaje. I ja na pewno będę śledzić twórczość Anny Brzezińskiej. Bardzo chciałabym iść na jakieś spotkanie z autorką, bo troszeczkę zabrakło mi tutaj wstępu albo posłowia. Chciałabym, pamiętając Córki Wawelu i pamiętając to, jak Anna Brzezińska fantastycznie tłumaczy historię, chciałabym troszeczkę więcej dowiedzieć się o źródłach, o tym, skąd taki pomysł, jaki research autorka musiała zrobić przed napisaniem tej książki, więc bardzo dużo pytań pojawiło się w mojej głowie i mam nadzieję, że kiedyś będę mogła je zadać. Polecam Wam tę książkę, zaznaczam, że to nie jest lekka lektura i że to nie jest łatwa lektura.
Mimo tego, że książka jest dość krótka, to trzeba poświęcić jej naprawdę sporo czasu, ale myślę, że może dać taką dużą czytelniczą satysfakcję, że może to być pozycja dobra na przykład na spotkanie jakiegoś klubu książki, gdzie po prostu można o tej książce porozmawiać, bo ona wywołuje coś takiego, że chcielibyśmy po zakończeniu lektury pewne wątki przedyskutować, zapytać kogoś, czy też zrozumiał to w ten sam sposób jak my. Jest w tej powieści coś niepokojącego, coś takiego, co po zakończeniu lektury nie daje spokoju i skłania nas do tego, żeby cały czas gdzieś tam myślami do tej bohaterki, do tej historii wracać. Ja bardzo chętnie sięgnę po inne książki Anny Brzezińskiej. Jeżeli znacie jakieś ciekawe pozycje z jej starszej twórczości, może tej takiej bardziej fantastycznej, to koniecznie dajcie znać, co polecacie. Ta powieść swoją premierę ma 5 września, czyli jeśli wszystko poszło dobrze, to dzisiaj. Zachęcam Was, żeby po nią sięgnąć i podzielić się ze mną swoimi wrażeniami. Za możliwość przedpremierowego przeczytania tej książki bardzo dziękuję wydawnictwu literackiemu, a Was jak zwykle zachęcam do komentowania, do subskrybowania naszego kanału oraz obserwowania nas na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Odpowiadam, że podano mi i objaśniono w zupełności przyczyny, dla których postawiono mnie przed tym czcigodnym sądem i rozumiem, że stało się tak z powodu martwego mnicha, ale czy nie mam w tej sprawie żadnej wiedzy i nie mogę odpowiadać za jego śmierć, gdyż trudy i dolegliwości ziemskiego żywota pozbawiły mnie sił niezbędnych, żeby zarżnąć i sprawić jak owce mężczyznę krzepkiego i w sile wieku.